Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci Polonijnego Radia w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata poza Ameryką, korzystając z YouTube po wpisaniu hasła "ucie polsko ucią Polonią”. Serdecznie pozdrawiam kontynentalną Amerykę i międzynarodowych słuchaczy moich felietonów. W tym wydaniu antenowego spotkania pozdrawiam New Jersey, Nowy Jork i Arizonę, pozdrawiam odległe kontynenty Australii, Nową Zelandię, Południową Afrykę, pozdrawiam Polaków za wschodnią granicą, skupiska polonijne w Europie i Polaków w Rzeczpospolitej Polskiej. W najnowszym felietonie opublikowanym na YouTube pod tytułem Wyśmiewany i poniżany Koreańczyk Little Rocketman stał się globalnym graczem. Mimo że spotkanie prezydenta Trumpa z północno-koreańskim liderem było bardziej spektaklem teatralnym niżeli prawdziwą polityką, niemniej jednak rozmówcy odnieśli wizerunkowy sukces po swojemu. W tym samym kontekście jest wcześniejszy Felieton, czy Polska to państwo teoretyczne, czy Polacy to teoretycznie obywatele. Omawiam aktualną sytuację w Polsce w kontekście już klasycznych określeń z restauracji Sowa i Przyjaciele. Omawiam postawy polityków z Polski reprezentujących. Teoretyczne państwo i ich przychylną teoretyczną część obywateli. Zapraszam na YouTube na pełny felieton. Szanowni państwo, niestety w którą stronę my Polacy nie spojrzymy, nie ma powodów do radości. Raz na cztery lata ma miejsce sportowy światowy festiwal e, piłkarski. Prawdziwy futbol. W Ameryce jest też gra nazywana futbolem, z taką różnicą od futbolu. Tego rocznego Mundialu 2018, że w amerykańskim futbolu zawodnik biega z piłką w ręku przez większą część gry. To jest temat na inne spotkanie antenowe. Mundial w Rosji rozbudził wielkie nadzieje piłkarzy, trenerów i polskich kibiców. W sporcie zawsze były i będą też rozczarowania szczególnie z piłką w siatce we własnej bramce. Moje dzisiejsze spotkanie nie będzie poświęcone omawianiu mundialu 2018 ale nie sposób nie wspomnieć że dla wielu przegrana białoczerwonych jest smutną sensacją ale czy sensacją każdy kto widział mecz wie że Polacy zawiedli szczególnie w pierwszej połowie druga była lepsza ostatnie 10 minut ale nie obyło się błędów w obronie tak jak obraz współczesnej Polski i Polaków, tak samo reprezentacja Polski. W pierwszym meczu Polacy okazali się drużyną mało zdolną do grupy zespołowej. Reprezentanci Polski mogą mieć żal do samych siebie, bo rywale oba gole zdobyli po błędach polskiej drużyny. Wśród Polaków nie tylko w sporcie mamy wybitne indywidualności, ale te wybitne jednostki mają problem we współpracy zespołowej. Czy tak, czy inaczej, polskiej reprezentacji należy życzyć powodzenia. Poprosić by wypadało dziennikarzy komentujących wydarzenia z Mundialu w Rosji, aby przestali spekulować, kto musi i ile przegrać, aby reprezentacja Polski przeszła do dalszych rozgrywek. Ja odbieram to jako wybitnie poniżające spekulacje, bo to tak jakby Polacy wygrać nie byli w stanie, a jedynie mogą liczyć na niepowodzenia innych. Szanowni Państwo, dzisiaj 20 czerwca w trakcie rozgrywania mundialu miało odbyć się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą o prawach autorskich i jednolitym rynku cyfrowym. Jeśli przepisy wejdą w życie w takiej formie w jakiej są, to dziś to może to zniszczyć internet, jaki znamy. We włoskiej prasie czytamy, że aktywiści alarmują, że może to być śmierć wolnego internetu. Nie znalazłem adekwatnej notatki informacji w źródłach piszących po polsku w Polsce. W mojej opinii, o to, abyśmy czy odwiedzający ten kanał, YouTube, nazywany przeze mnie, nasz kanał i społeczeństwo w ogóle. Nie dzieliło się na portalach społecznościowych informacjami. W tym kanale YouTube informuję Was o wydarzeniach, które miały miejsce, ale piszący po polsku media zasadniczego nurtu tematy pomijają. A więc cieszmy się internetem, dokąd cieszyć się możemy. Przypomnę, że w założeniu Komisji Prawnej Parlamentu e Europejskiego dyrektywa dotycząca prawa autorskiego i jednolitego rynku cyfrowego ma chronić twórców oraz treści cyfrowe, a oznacza to, aby dać im większe prawa oraz przeciwdziałać plagiatom i kradzieży ich oryginalnych materiałów, za co oczywiście zapłacą użytkownicy internetu oraz same portale. To tak w telegraficznym skrócie. Ponad 80 sygnatariuszy reprezentujących organizacje praw człowieka i praw cyfrowych, niezależni eksperci prawni, ekonomiczni i społeczni z wiodących centrów badawczych w Europie wypowiedziało się na temat ustawy. W opinii sygnatariuszy dyrektywa w sprawie praw autorskich nie spełnia wyznaczonych celów, służąc jedynie interesowi korporacji. Nie będzie służyć natomiast interesowi publicznemu. Mówiąc więcej, spowoduje nieodwracalne skody, szkody dla naszych podstawowych praw i wolności, naszej gospodarki i konkurencyjności, naszej edukacji i badań, naszej innowacyjności. Kreatywności oraz kultury. Proszę Państwa, poinformuję Was o jakie głosowania chodzi. Wrócę również do tego, że to akta 2 dokonam pewnego podsumowania. Przypomnieć też należy, że propozycja nowej reformy praw autorskich w Unii Europejskiej została przedłożona przez Gintera Oettingera i było to na krótko przed jego odejściem ze stanowiska, Komisarza do spraw cyfryzacji. Na przykład w artykule 11 czytamy, że mogą powstać wymagania dodatkowych praw autorskich do witryn internetowych z wiadomościami, czyli oznacza to, że korzystanie z treści dziennikarskich w internecie, nawet przy opisie linku, może wymagać licencji wydawcy. Tak to chyba należy rozumieć. W artykule trzecim czytamy o wyjątkach dotyczących wyszukiwania tekstów i danych czyli co? Nowe unijne zezwolenie na prowadzenie badań wykorzystujących wydobywanie danych ograniczone wyłącznie do instytucji badawczych. Trudno zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi tych, tym tęgim głowom z Unii Europejskiej o wyjątkach w wyszukiwaniu tekstu. W kolejnym artykule czytamy, że zostaną zastosowane specjalne internetowe maszyny cenzurujące, antyplagiatujące. Oznacza to, że platformy internetowe, na których. Int Użytkownicy mogą udostępniać treści, będą zmuszone nadzorować zachowanie użytkowników. Czyli chodzi i tylko o to, aby wykryć i zapobiegać naruszanie praw autorskich? To jest pytanie. Powstaje też inne pytanie: czy dzisiejsza twórcza kultura internetowa zostanie zdelegalizowana, na przykład likwidacja remiksów, a także Potencjalnie dodatkowo możliwości głosowania, generowania przez użytkownika treść na podstawie już istniejących utworów lub zdjęć, to są pytania, na które w tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Proszę Państwa, wspomniałem o obradach połączonych z głosowaniem w Unii Europejskiej aby zobrazować Wam niebezpieczeństwo blokady informacyjnej, a to oznacza ni mniej, ni więcej, że szczególnie dla Was, Polacy rodacy w Polsce, informacje internetowe mogą być może będą docierać albo i nie. Wiadomo, że siły sprawcze zrobią wszystko, żeby zlikwidować gojom zamieszczanie memów, cytowanie filmów i artykułów, oraz używanie słów i pojęć zabronionych przez najwyższą władzę światową. Więc skoro jeszcze docierają informacje, poinformuję, że w Polsce działa kilkadziesiąt wyspecjalizowanych agencji, które podobno legalizują przybyszów. Z informacji, które do nas dotarły, do Polski napływają tysiące, a może nawet i więcej imigrantów z Afryki i Azji. Dokładnych danych jeszcze nie ma. A jak się to robi, a tak, że pod tytułem Polak potrafi, tworzy się fikcyjną firmę, która wystawia zapotrzebowanie na pracowników. Dzięki temu do Polski transportuje się migrantów. Rzekomo do pracy. Przybysze otrzymują pozwolenie na 3 lata pracy. Dodać należy, że to najwięcej w całej Unii Europejskiej, bo w innych krajach Unii Europejskiej tylko na rok. Firm prowadzących ten proceder jest dużo. Być może bardzo dużo. W samej Warszawie jest kilkadziesiąt. Są to wyspecjalizowane firmy, obstawione prawnikami. Podobno wynaleźli lukę w systemie i wiedzą, jakie informacje należy później podać, na przykład wojewodzie, aby musiał przyznać karty pobytu cudzoziemcom. Czy wiedzieliście o takim procederze, szanowni Państwo? Być może wiedzieliście, być może nie. Od zaprzyjaźnionych, zaprzyjaźnionych dziennikarzy dowiedzieliśmy się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmawia komentarza w tej sprawie. Ciekawie dlaczego. Miejmy nadzieję, że znajdzie się kompetentna osoba i wyjaśni tą niebezpieczną sytuację. Według oficjalnych danych, w 2017 roku z samego tylko Pakistanu przybyło 1320 przybyszów. No dobrze, a jak wygląda ta sytuacja u naszych, nazwijmy, sojuszników, czyli Węgrów? Wobec, wbrew Komisji Europejskiej, cytując za agencją Reutera, Węgry uchwaliły pakiet pod tytułem Stop Soros. W Polsce Soros to Fundacja Batorego. Węgierscy posłowie przegłosowali dziś, Także poprawkę do konstytucji zabraniającej obcym populacjom osiedlać się na terenie Węgier. Proszę Państwa, słyszycie to. Zgodnie z nowym prawem, osoby, grupy czy agencje, które będą pomagać imigrantom nieuprawnionym do złożenia wniosku o udzielanie azylu lub pomagają nielegalnym imigrantom uzyskać prawo pobytu na Węgrzech, będą podlegać karze więzienia. Tym państwem są Węgry, nie Polska. Podkreślić należy, że stało się tak na Węgrzech, wbrew węgierskiej opozycji, słynnej Komisji Weneckiej, znanej bardzo dobrze w Polsce, słynnej Unii Europejskiej oraz organizacjom pozarządowym. Wszystko to zostało przegłosowane przez rządzącą węgierską partię Fidesz. Rząd Węgier robi to, co obiecał swojemu społeczeństwu. Europejskie lewactwo kwiczy jak zażynany kotlet schabowy, aby Orban to po prostu i zwyczajnie puszcza obok. Inaczej mówiąc, mogą Orba Orbana cmoknąć w policzek. Ma poparcie narodu, który jest dla Węgrów... Prawdziwym przyjacielem. Brawo Węgry! Szanowni Państwo, ponieważ myślenie u wielu Polaków dawno już przestało być ich atrybutem, obserwując wydarzenia w Polsce i myślenie Polaków, można dojść do wniosku, że to myślenie zostało zablokowane dwoma kompa kompatybilnymi ze sobą zjawiskami, a mianowicie są to telewizornia. I na przykład galerie handlowe. Niewielu zwraca uwagę, że telewizornia poza tym, że jest kryminogenna i ogłupiająca, to jeszcze na dodatek hipnotyzuje z przekierowaniem wiadomości na szczęście, w cudzysłowie, w konsumpcyjnym modelu życia galerii handlowej. Służą temu nie tylko reklamy z oryginalnymi, albo bym powiedział ordynarnymi już przekazami podprogowymi, ale całe systemy celebryta fon produkta. W wielu poprzednich felietonach mówiłem, że w Polsce są obywatele teoretyczni i zniewieściali. Przy czym produktem ewentualnym, efektem tego ogłupiania może być nie, już nie tylko każdy, jak obrazuje życie, produkt rynkowy, ale także już konkretne myślenie, zachowanie, czego sztandarowym przykładem niech będą obrazy, slogany sztucznie nadętych specjalnie do tego celu celebrytów w Polsce. Czy oni... Wiedzą o tym, że zostali specjalnie nadęci finansami, nakręceni, by spełniać tą satanistyczną misję, należałoby ich o to zapytać. W takich okolicznościach umysł przeciętnego Polaka jest tak samo patologicznie zniszczony jak jego organizm. Czy nie uważacie, szanowni słuchacze, że adekwatnie do nowych postanowień, takich jak na Węgrzech, jest jedna metoda na globalną sitwę antypolską. W konstytucji Rzeczpospolitej powinien być zapis o parytecie narodowym na wszystkich szczeblach władzy państwowej i koniec i kropka. Nie może być tak, że mniejszość narodowa, udająca, że jej wcale nie ma, że rządzi wielkimi narodowymi krajami. Rządy muszą być przejrzyste dla obywateli. Powinno być tak, że na przykład Żyd musi być Żydem w rządzie, a nie Polakiem czy Niemcem czy innym i tylko udającym Polaka. To jest jedyne rozwiązanie, w istocie narzucone nam przez mniejszości, które są poprzebierane na przykład na różnych, za różnych Polaków czy Niemców, rządzą całymi narodami, krajami wbrew interesom rządzonych narodów. Proszę Państwa, Izrael takie państwo stosuje u siebie. Konieczne jest skopiowanie tych rozwiązań na przykład z Izraela i zastosowanie w Polsce. Oczywiście nie we wszystkim. Nie musimy być tak, aż tak Niedobrzy, okrutni wobec swoich współplemieńców. Jedyne rozwiązanie globalnej kwestii narodowościowej. To ustanowienie prawa o parytetach narodowych we władzach państwowych, ale i chyba w gospodarce. Tylko suweren może być właścicielem swojego kraju zgodnie z parytetem narodowościowym. Wielu zapewne zada sobie pytanie, czy w Polsce to możliwe. Tak, możliwe, ale obywatel polski nie może być obywatelem teoretycznym. Proszę zadajcie sobie pytanie: jak to możliwe, że cała Europa została skolonizowana, a tylko mała Szwajcaria pozostała nietknięta? Wszędzie już w Europie panuje to unijne prawo okupacyjne, a tylko w takiej małej Szwajcarii nie panuje. Jak to jest możliwe, że nie chcę poszerzać tego tematu? Szwajcarskiego, bo to jest oddzielny temat, ale proszę zastanowić się na tym. Wracam do tematyki polskiej. Szanowni Państwo, w Felietonie, czy Polska to państwo teoretyczne, czy Polacy to teoretycznie obywatele, poddają rozważaniu słowa zawarte w tytule. Cytuję smutne statystyki, a te informują i powtarzam, że nie aż. A tylko 400 z 460 posłów na Sejm trzeciej RP dostrzegło niebezpieczeństwa związane z przyjęciem antypolskiej ustawy 447 przez administrację amerykańską. Obserwując zachowania wielu zwykłych Polaków, można się domyślać, że też podobne proporcje jak 400 na 460 istnieją. To, że Polska dryfuje w obszar państwa teoretycznego, to nie tylko efekt wpływu środków masowego ogłupiania. Proszę nie myśleć, że zwykły obywatel Polski jest bez winy za powstały stan rzeczy. Czyli, jak Polacy w ogóle są traktowani, wielu zwykłych Polaków jest takich, którzy wręcz nie chcą, aby im głowę zawracać jakąś tam polską polityką. Bo czy to ważne, czy warto? Proszę Państwa, myśleć warto, należy myśleć, Szanowni Państwo. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na YouTube po wpisaniu hasła: Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, a tam zawsze. Zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata.